Ojciec z Podlasia, mama z Lubelszczyzny, urodziłaś się w Siemianowicach. Od wielu, wielu lat mieszkasz w Katowicach. Czujesz się Ślązaczką? Czuję się Ślązaczką, czuję się Katowiczanką. Polubiłam Śląsk, ukochałam gwarę, nauczyłam się jej. Ja jestem po prostu stąd. To jest moje miejsce, to jest moje życie, to jest mój dom. Została nazwana objawieniem polskiej powieści młodzieżowej. W poezji oswaja z najbardziej jaskrawymi i mrocznymi stanami duszy, drąży stany świadomości i podświadomości. Marta Fox, pisarka, która wydała ponad 40 książek. I oto pojawia się osoba, kobieta, która poza tym, że jej twórczość jest niekontrowersyjnie i atrakcyjna i wartościowa, właściwie nie budzi żadnych negatywnych emocji. Jest kimś, kto zaraża uśmiechem, ma swój niepowtarzalny styl, nie do podrobienia, świetnie wygląda i w kapeluszu, i z czerwoną szminką na ustach, i w sukni. Jest bezpośrednia, przyjacielska. Jej pisarstwo skupione jest wokół zagadnień, które wymagają rewizji postawy życiowej, podjęcia odpowiedzialności za własne decyzje. Ją interesuje, o chyba to nazwę tak w miarę teraz precyzyjnie, ją interesuje nie tyle aktualność, ile ją interesuje rzeczywistość. Młodzieżowe powieści Marty Fox od kilku lat określane są mianem bestsellerów i znajdują się na pierwszym miejscu w rankingach czytelniczych. Kiedy moje córki czytają jej książki, mam takie wrażenie, jakbym oddawała je trochę w ręce Marty Fox. Czyli czuję, że są bezpieczne, że dowiedzą się czegoś dobrego o świecie, bo ona potrafi odtwarzać ten rzeczywisty, bardzo skomplikowany świat, ucząc takie małe dziewczynki, jak wyjść z różnych sytuacji, jak podejść do czegoś z dystansem. To jest niezwykle wręcz cenne, więc półki w pokojach moich córek pełne są jej książek. Jest jak na spienione, wzburzone fale wylana jakaś kosmiczna beczka oliwy najprzedniejszego gatunku. Marto, byłaś nauczycielką, dziennikarką, bibliotekarką. Po 20 latach rzuciłaś wszystko, by stać się poetką i pisarką. Mama nie była zadowolona, bo nie pisałaś jak Kraszewski. Tak. O, jak ładnie, że to wyciągnęłaś. Rzeczywiście tak mama mi mówiła. Gdybyś pisała jak Kraszewski, to może bym przeczytała którąś z twoich książek, a tak to się tego nie doczekałam. 22 lata spędziłam w tych innych zawodach. Najdłużej w szkole, ale w pewnym momencie przyszedł taki widocznie czas, że musiałam podjąć decyzję, bo zrozumiałam, jak to moja babcia mówiła, że nie można ciągnąć dwóch srok za ogon, bo się nie będzie miało żadnej. Poza tym już się zorientowałam, że pisanie to jest rzecz bardzo zazdrosna i że właściwie no, muszę się skupić tylko i wyłącznie na jednym. I w ten sposób będę mogła zrealizować to, o co mi chodziło. Tak jak mama nie była zadowolona, tak zawsze mówiłaś, że tata byłby, bo on był poetą, choć nie napisał ani jednego wiersza. Ja myślę, że w ogóle jeśli ktoś mnie na przykład pyta o to, skąd się to wzięło we mnie, bo ja pochodzę przecież z prostej rodziny, ja zawsze odpowiadam i myślę, że to jest gdzieś zakorzenione właśnie w rodzinie po stronie ojca, bo zarówno ojciec miał taką artystyczną duszę, jak i jego matka, czyli moja babcia Marianna. Dlatego lubię tak bardzo to imię. Babcia była poetką, chociaż właściwie była kobietą niepiśmienną, ale pamiętam ją z czasów, kiedy byłam jeszcze malutką dziewczynką, że to ona mnie uczyła modlić się pod jabłonką. To ona mi mówiła, że modlić się trzeba swoimi słowami, bo modlitwa to jest rozmowa z Bogiem, a nie wyklepane formułki.
I ja myślę, że ja to wszystko mam po babci i przekonuję się o tym teraz również, ponieważ po latach odkryłam na nowo, że tak powiem, dzieci mojej kuzynki, w tym jedno tam właśnie ze strony ojca, w tym córkę jej, która jak się okazało skończyła ASP i jest malarką. No więc gdzieś to jednak tkwi w tamtych korzeniach. Ale ten tata jest w twoim życiu bardzo ważny. Ty napisałaś pierwszy wiersz w wieku 37 lat, późno, ale on w zasadzie był o ojcu. Tak, tak, to był wiersz, ja właśnie od tego momentu zaczęłam gdzieś tak dosyć profesjonalnie moje pisanie, bo się przekonałam, że to, co piszę, ma jakąś wartość, chociaż jeden z pierwszych wierszy, który nosi tytuł Sweter i poświęcony był ojcu, napisałam na konkurs poetycki ogólnopolski w Karczewie. Miał to być wiersz o mieście, o Karczewie i koniecznie trzeba było tę nazwę miasta wymienić. Ja oczywiście napisałam o ojcu, o swetrze, który ojciec lubił, ja go pamiętałam. To był taki sweter z ostrej wełny owczej. Jak siedziałam u ojca na kolanach, to czułam tę ostrość tego swetra i ostrość ojca, wąsów, lubiłam to wszystko, tak się do niego przytulać, malutką dziewczynką byłam. No i ten wiersz właśnie tak skomponowałam, że wplotłam fragment biografii i gdzieś tam pojawiła się drobna nazwa tego miasta i okazało się, że to jest w ogóle wiersz, który zasługuje na najgłówniejszą nagrodę. I pamiętam, jak wróciłam po tym konkursie do domu i byłam taka dumna, bo nie dość, że dostałam odpowiednie honorarium, to jeszcze i tę główną nagrodę. I pamiętam, jak moja młodsza córka Agata powiedziała, mówi, wiesz, ty ten wiersz napisałeś tak dobrze, dlatego że ojciec się zdenerwował, znaczy jej ojciec, a mój ówczesny mąż. I rzeczywiście była taka sytuacja, że to mój mąż znalazł ogłoszenie w gazecie i proszę, wiersz o mieście. Ty takiego nie napiszesz, bo ty tylko o miłości piszesz. A ja sobie pomyślałam, napiszę, prawda? I Agata wtedy, ona zawsze była taka dowcipna i Agata mówi tak, wiesz, na drugi raz to cię wszyscy zdenerwujemy, to może więcej kasy zarobisz. Marto, to był proces stawania się pisarką, poetką, czy to był taki impuls? Myślę, że proces, bo zawsze od czego się zaczyna? Od wiersza, od pierwszego opowiadania, które wysłałam również na konkurs, bo jakoś tak nie miałam odwagi, nie wierzyłam w siebie, więc wysłałam na konkurs, bo to jest anonimowo, bezpiecznie, pod godłem, prawda? I jeśli wygrywasz ten ogólnopolski konkurs i dostajesz Grand Prix, najgłówniejszą z głównych nagród, to w tym momencie rosną ci skrzydła. Ja w tym momencie poczułam, że ja po prostu chcę pisać dalej, tylko problem polegał na tym, jak to zrobić. Bo przecież byłam, jak wymieniłaś, nauczycielką, więc pracowałam w liceum jako polonistka. Pracy miałam moc, prowadziłam dom, miałam dwie córki, gotowałam obiady, miałam psa i kota i jeszcze jakieś świnki morskie i chomiki. No wprawdzie cała rodzina się włączała w to wszystko. Ale nie miałaś też warunków do pisania. Podobno pisałaś w kuchni po 21:00, nie wolno tam było wchodzić. Oni byli tak wyszkoleni, że musieli sobie robić herbatę do termosu, tak, żeby mamie nie przeszkadzać. Ale to jest mój los, nie jest niczym wyjątkowym, bo to jest los większości kobiet. Jeśli nawet kobieta, żona, matka zmienia dom na większy, tak jak wtedy to się zdarzyło w moim życiu, to ja pomyślałam tak, dobrze, mamy wreszcie te 4 pokoje, to w takim razie każda z córek będzie miała swój, prawda? No bo ja tego nie miałam, więc chciałam im dać to... Wszystko co najlepsze. Co najlepsze. No i wyszło na to, że właściwie nie mam swojego kąta, tak jak większość kobiet. Mój kąt to jest kuchnia, ale ja bynajmniej nie czułam się, że tak powiem, gorsza, tylko pomyślałam sobie, dobrze, to będę gotowała obiad na drugi dzień i przy kuchennym stole spróbuję pisać. Potrzebowałam tylko właśnie tego miejsca. To tak jak Virginia Woolf mówiła, prawda, że kobiety dlatego tak późno wkroczyły do literatury, ponieważ nie miały swojego miejsca, swojego pokoju, że zawsze żyły w tym wspólnym pokoju. No ale teraz na stare lata się dochrapałam. A pisze się lepiej w kuchni czy w gabinecie? Zdecydowanie w gabinecie, tak, tak, tak. Teraz to już mogę powiedzieć, że tak, bo jestem otoczona książkami, nie muszę zaglądać do garnków i mogę się skupić na tym, co robię. No ale to już ileś lat minęło od tamtego czasu, prawie 30. Mówisz, że pisarz musi być odważny i ważne jest, żeby wyłączać takiego wewnętrznego cenzora. To jest bardzo trudne. Tak, tak, to jest trudne, bo
odwaga, ja myślę, że to jest tak pracowitość, troszeczkę talentu i bardzo dużo odwagi. Jeśli się ma odwagę, to człowiek bardziej te skrzydła rozprzestrzenia w sobie. Rzeczywiście jest coś takiego jak wewnętrzny cenzor. I czasami chciałoby się pofrunąć, a ten cenzor podcina nam te skrzydła. I kiedy zaczynam się zastanawiać, na przykład nie, tego nie mogę napisać w jakiejś tam powiedzmy autobiograficznej opowieści, bo, prawda? Trzeba sobie jednak pozwolić, licząc na to, że ma się tę wewnętrzną wrażliwość. Właśnie, bo pisanie to wolność, tak. To kreowanie światów, ale też wolność, ale to też jest taka ogromna odpowiedzialność. Trudno sobie z nią radzić? Jak ty sobie z nią radzisz? No już teraz po tych 30 latach, że tak powiem, w zawodzie jakoś sobie radzę. Okrzepłam troszkę w tym wszystkim i myślę, że przestałam się przejmować bzdurami, przestałam się przejmować tym, co kto powie, przestałam się przejmować opiniami o tym, co napisałam. Oczywiście kłamałabym, gdybym powiedziała, że mnie to nie obchodzi, ale pamiętam swoje pierwsze kroki, kiedy na przykład pojawiała się jakaś recenzja, bynajmniej nie zła, ale jednak coś tam było w niej nie po mojej myśli, to potrafiłam siedzieć w kącie i przepłakać to. A w tej chwili już wiem, że to po prostu każdy robi swoje, prawda? Wiersze piszesz z potrzeby serca, a prozę jak zawodowa pisarka. Co to oznacza? Że prozą zarabiam na życie, prawda? Bo powieści... Wierszem się nie da. No nie jestem Wisławą Szymborską, więc się nie dam, jak gdybym była, to być może. Aczkolwiek, muszę się pochwalić, mój ostatni tomik wierszy pod tytułem Lacrimosa, to takie moje me too, to jest tomik, na którym zarobiłam jednak trochę pieniędzy. Ku zdumieniu wydawcy, bo on absolutnie w to nie wierzył. A okazało się, że... No ale oczywiście nie, to trudno powiedzieć, że tym się zarabia na życie. Nie, powieści, tak. Ale żeby móc zarabiać, trzeba co roku wydać powieść, więc ja sobie nie robię emerytury, mimo że jestem w wieku bardzo emeryckim, to jednak nie mam czegoś takiego, że koniec, nic nie robię, prawda? Tylko oglądam coś tam w telewizji, czy ewentualnie zajmuję się wnukami. Nie, ja co roku muszę coś napisać i wydać. Każda banalna historia może być ciekawa, ważne jest tylko, jak się ją opowie. To znaczy, że ważna jest treść czy forma? Myślę, że bardziej forma, dlatego że właśnie to tłumaczę moim studentom, jak mówię, na kursach kreatywnego pisania. Ten sam temat dostają wszyscy, te same elementy mają w tym temacie uwzględnić i okazuje się, że powstaje 10 różnych opowiadań, ponieważ każdy ma inny zasób własnych doświadczeń i nadaje temu inną formę i ma inną wrażliwość. Więc forma zdecydowanie jest ważniejsza, bo zauważ, że czasami temat jest bardzo banalny, prawda? A jeśli się go odpowiednio skomponuje, to nagle wychodzi przepiękna opowieść. Nazywana jesteś objawieniem literatury młodzieżowej. Jak to się stało, że właśnie te tematy, tematy młodzieżowe, takiego dojrzewania emocjonalnego zainteresowały cię? Bardzo lubię to słowo objawienie, wiesz? Objawiłaś się trochę temu, no ale jednak. Ale objawiłam się, prawda, rzeczywiście. Pierwsza książka, którą wydałam, nie była bynajmniej dla młodzieży. Ona nosiła tytuł Kapelusz zawsze zdejmuje ostatni. Były to opowiadania o miłości, takiej właśnie pokrętnej, trudnej. Ja ją pamiętam i ją mam. Z twoim autografem. Pamiętam nawet tą białą okładkę i rycinę czarną. Tak, właśnie. Bardzo ładna była okładka. O to zadbałam, więc już wtedy, nie mając jeszcze doświadczeń, wiedziałam, że okładka jest ważna. Ale po wydaniu tej książki, kiedy nazwano mnie odważną pisarką erotyczną, co na początku mi się bardzo podobało, pomyślałam sobie, że przecież Boże mój, przecież ja w tej książce poruszam ważne tematy, mówię o samotności, mówię o tęsknocie, a wszyscy i tak wyciągają z fragmenty opowiadań takie momenty, jak to wówczas nazywano, prawda? Mówię, nie, ja muszę z innej strony się pokazać, muszę coś innego zrobić, no ale życie podsuwa scenariusze. I moja córka nastoletnia, którą już wspomniałam, Agatka, była w takim okresie, że
że nie chciała czytać. No i to był dla mnie wielki ból, no bo mama polonistka, ojciec teatrolog, dziecko nie chce przeczytać naszej Szkapy czy Janka Muzykanta. I wtedy pomyślałam sobie, że napiszę dla niej powieść, dla młodzieży. Właśnie taką, która ją by zainteresowała, której nie nazwałaby Ramotą. No i napisałam pierwszą powieść dla młodzieży i okazało się, że to był mój bestseller od razu. Tak się znalazł pierwszy temat, ale innych tematów szukasz czasami niekonwencjonalnie, na przykład przez ogłoszenie. O tak, oczywiście, ale to już takie trudniejsze, prawda, bo to chyba wspominasz o tej książce Coraz mniej milczenia, tak o dramatach dzieciństwa bez tabu. Tak, chciałam napisać o, ale to był rok, Marianno, 2004. Ja sobie dopiero teraz uzmysławiam, że ja byłam jedną z pierwszych pisarek, która w literaturze poruszyła temat molestowania seksualnego i przemocy w rodzinie. Wtedy dałam ogłoszenie w prasie i już wtedy w internecie, że poszukuję osób, które opowiedziałyby mi o swoim okrutnym dzieciństwie, o przemocy czy o innych jeszcze trudniejszych sprawach, jeśli w ogóle mogą być trudniejsze sprawy. Nie przypuszczałam, że to będzie aż taki odzew. Ja założyłam sobie specjalnie na poczcie skrytkę pocztową. I jeszcze w kilka lat po wydaniu książki otrzymywałam po kilkadziesiąt listów rocznie. Młody czytelnik jest wymagający, należy go traktować jako podmiot, a nie przedmiot, tak mówisz. A no w ogóle, czy każdego człowieka tak trzeba traktować, a młodzi ludzie są szczególnie pod tym względem wrażliwi, więc oczywiście trzeba w nich widzieć, nawet w najmniejszym, najmłodszym czytelniku trzeba widzieć człowieka. I to człowieka myślącego. Tak, i ja myślę, że ja mam takie podejście. I wcale się nie staram. Myślę, że to jest u mnie zupełnie naturalne. Może to jest we mnie jako w człowieku, może to było zawsze we mnie jako w nauczycielce, więc nie mam z tym problemów teraz, kiedy wykonuję od 30 lat inny zawód. A jakim jesteś czytelnikiem? Jesteś czytelnikiem czytającym dużo, wymagającym? Nie wiem, czy aż tak dużo. Ja jakoś tak nie mam takiego parcia na ilość. No niektórzy obserwujący to, co robię, to mówią, że dużo, ale kiedy porównuję się z tymi blogerami książkowymi, którzy jednak czytają dużo i bardzo szybko, to mi się wydaje, że ja jestem taką powolną czytelniczką. Nie chcę być taką czytelniczką samicą, połykającą. Po co szybko czytać? Ja muszę przerwać, ja muszę się zastanowić, ja muszę sobie zrobić jakieś notatki, ja muszę coś przemyśleć, no bo inaczej. To jest tak, Marianno, jak z filmami, prawda? Czasami oglądasz ileś tam filmów i po miesiącu się zastanawiasz, no ale co we mnie zostało? Jeden się okazuje, jeden pamiętam. I tak samo jest z powieściami, czy w ogóle z książkami. Ja bym chciała, żeby każda, którą przeczytam, we mnie została. To jest niemożliwe oczywiście. Część zostaje, bo patrzę na tę książkę Wariatka, która czyta. Wariatka to ja. Tak, bo w dzisiejszych czasach wszyscy czytający to są takimi szlachetnymi wariatami. W książce zebrałam swoje felietony, eseje, które po prostu drukowałam w różnych czasopismach, na swoim blogu. To są takie, trudno to nazwać, ja tego nie nazywam krytyką literacką, bo ja o książkach piszę tylko dobrze. Ja uważam, że jeśli się o książce nie napisze, to znaczy się, że ona nie wymagała tej uwagi i to jest dla niej największa kara. Więc ja pisałam, ja sobie w ogóle nie wyobrażam, żebym mogła napisać coś złego o czyjejś książce, na przykład jak kogoś z moich znajomych. Więc ja do opisywania, do tych impresji wybierałam tylko to, co zrobiło na mnie ogromne wrażenie. I po latach wielu postanowiłam to zebrać właśnie w tej księdze i wyszła dosyć opasła. I jak się okazuje, bo wydawca nie był tak do końca przekonany ani do tego tytułu, ani że ta książka może być wydana w większej ilości egzemplarzy, a się okazuje, że jednak tytuł dużo robi, prawda? Że ludzie nie wiedzą nawet, co tam jest dokładnie, łapią się na ten tytuł. No tytuł i pierwsze zdanie. Tak, i pierwsze zdanie w powieści, masz rację, tak. Marto, czujesz się pisarką spełnioną, spełnionym człowiekiem? Pisarką i człowiekiem, tak. Ja się czuję bardzo spełniona, bardzo. Bo ja, wiesz, ja byłam taką dziewczynką bez marzeń. Ja nie marzyłam o tym. Ja wiele rzeczy dostałam.
I myślę, że to pisanie też dostałam. Być może to było gdzieś tam zakodowane we mnie, a ja po prostu to umiejętnie wykorzystałam, bo jestem pracowita. Ale czuję się spełniona jako pisarka, czuję się spełniona jako matka, jako babcia teraz. Każdy mój zawód, który wykonywałam, to myślę, że wykonywałam z pasją. Może dlatego, że nigdy nie chodziłam do pracy za karę. W ogóle sobie nie wyobrażałam sytuacji, w której mogłabym narzekać, że coś robię. Jak coś mi się nie podobało, to oczywiście zmieniałam, ale na szczęście wybierałam tak, żeby mi się podobało.